A z tego względu, że szukają, wreszcie się obudzili ci nasi obrońcy, tak? Czyli strażnicy, i zaczęli szukać po prostu tych, którzy, że tak powiem, no, na zamach się tutaj, no, pokwapili. No, troszeczkę to wyglądało śmiesznie, że w całym zamku, podczas gdy szaleje dzień przedwojenny, tak? A nie było w ogóle straży. Tutaj no, nie, nasz, że tak powiem, Christopher Minetan Cole zabawiał się z królową, tam inni pilnowali króla, prawda? A już królowa to już sobie samopas chodziła i tak dalej. No jest to taka niefrasobliwość, że tak powiem. A no, cóż tutaj powiemy dalej? No, wcale się nie dziwię, że a młody król wpadł po prostu w furię i ta furia po prostu była okropna. No, widać, że szalał jak nie wiem co. No, wcale mu się nie dziwię. Jego ukochany synek po prostu został w brutalny sposób potraktowany. Cóż więcej można powiedzieć? No, nie jest to złe zachowanie. Ogólnie rzecz biorąc, każdy z nas ma jest człowiekiem, a tutaj jeszcze Targaryen jest, no tam burzy się krew, w dodatku wściekły, prawda, już wcześniej objawiał takie zachowania bardziej takie porywcze, a teraz to już całkowicie. No i tutaj mamy inne też zachowanie, bo tutaj właśnie braciszek skapuł się, że to było, ten zamach był właściwie na niego, co wnioskował po wejściu, w którym weszli, prawda, że bezpośrednio do jego komnaty, prawda, no i o tym, że tam byli. No i cóż, tutaj nasza kochana Alicent, no, zdała sobie sprawę i obwinia siebie przede wszystkim za to, że spółkuje z królem Menetan. I po prostu jest rozpaczona tym. No, jej ojczulek, że tak powiem, ją wyprowadza z błędu. Twierdzi, że można to wykorzystać. No i ma zresztą rację, bo fakt ten był niewątpliwie tragiczny, ale może zaważyć bardzo, bardzo, ale to bardzo na całej polityce królestwa. No oczywiście, jeżeli by to odpowiednio wykorzystali. Niestety król Aegon no nie bardzo jest tutaj, że tak powiem, doświadczony w tych wszystkich rozgrywkach politycznych. Wręcz bym powiedział, że głupkowaty. No więc tutaj ta wściekłość jego i dążenie do, że tak powiem, zemsty będzie miała swoje brzemienne skutki. No cóż, zobaczymy, jak bardzo się właśnie posunie młody król do tych swoich poczynań. Niestety Larys tutaj, żeby tak powiedzieć, znalazł już winowajcę, czyli jednego ze złotych płaszczy, prawda, który rzeczywiście próbował się przemknąć z głową małoletniego królewicza. Cóż, Christian Menetan Cole tutaj widać, że też poniekąd się obwinia, no i już w swojej głowie ma swój przebiegły plan, który niedługo będzie próbował wcielić w życie. Czy on będzie znowu taki dobry, no to powiedzmy sobie szczerze, się przekonamy. Natomiast tutaj, co widać też po grze aktorskiej, bardzo dobrej zresztą moim zdaniem, jest przedstawiony ten ból po stracie dziecka, który jest nieoceniony dla obojga rodziców, jest tak potężny, że rodzice po prostu nie mogą nawet na siebie spojrzeć, nie obwiniając siebie nawzajem, ponieważ tutaj Helena wskazała tegoż właśnie potomka, a
Król w tym samym czasie zabawiał się ze swoimi przyjaciółmi, co jest, jak wiemy, nie za ciekawe. No cóż, no cóż. Helena, jak tutaj widzimy, już przewidziała, że będzie ten orszak. Zresztą ten orszak był wymyślony przez Hightowera. I oto stwierdził, że powinni ten orszak z małoletnim księciem przedstawić razem z okazaniem bólu królowej i królowej matki, gdzie przemarsz był o tyleż ważny politycznie, z tego względu, że obwiniana za to została Renera, żeby po prostu reszta lordów nie miała wyjścia i musiała poprzeć po prostu Eagona w dojściu do władzy. Oczywiście miałoby to rzeczywiście bardzo duże skutki, gdyby nie to, że późniejsze poczynania naszego młodego króla były także tragiczne. Larys oczywiście przesłuchał tutaj tegoż naszego złotego płaszcza. Stwierdził, że no dobra, no nie będzie go torturował, gdyż no nie ma co, bo przecież wszystko mu powiedział od razu, tylko wyjął te swoje narzędzia. No już gościu, no taki twardziel, nie? Od razu wszystko wygadał. No z drugiej strony miał jakieś inne wyjście. No został przyłapany na gorącym uczynku. No to chociaż śmierć, żeby była szybka, nie? Która, jak się okaże, no przypuszczam, że takaż była. Jednakże nie umiał wytłumaczyć, który to jego wspólnik, to ten szczurołap. I tutaj będzie clue tragedii znowu z tym związana. No niestety mały książę został zaprezentowany, jak został zaprezentowany. Natomiast zemsta na młodego króla na tym złotym płaszczu była bardzo szybka i bardzo, że tak powiem, no, porywcza i okrutna, żeby tak nie przedłużać. Także pod tym względem, powiedzmy, no, król no wyżył się jednym słowem, tak. Wcale mu się nie dziwię, bo nie wiem, jak ja bym zareagował, gdyby mi ktoś w ten sposób moje jakieś dzieciątko wziął i po prostu pozbawił go życia. Także tutaj następstwo, które było, to było tragiczniejsze. Niestety Helena bardzo przeżyła tą śmierć i tutaj jest pewien właśnie taki momencik, że tak jakby ten cały orszak się zatrzymuje, bo tam utknęło koło i Helena zostaje, że tak powiem, narażona na obcowanie z ludem, tak? A więc w tym momencie, że tak powiem, widać, jaki jest w niej ból i jak bardzo ona boi się tego ludu, że ten lud może w przyszłości ją zlinczować. No, wieści dochodzą do Renery i co za tym idzie, ona nie wierzy w to, że po prostu, że coś takiego się stało. Nie dochodzi do niej możliwość, że to ktoś z jej bliskich czy też doradców wziął i skazał na takie poczynanie. No i powiem szczerze, wcale jej się nie dziwię, bo po stracie swojego syna wie, jaki to jest ból i przypuszczam, że no sama by takiego rozkazu nie wydała. A co za tym idzie, tutaj też, tak jak mówiłem, zaczyna oszczędzać swojego drugiego, znaczy się najstarszego syna. Woli wysłać kogoś innego na obserwację niż po prostu niż syna
żeby już nie utracić z nim kontaktu, żeby go nie narażać. Jednakże podczas narady zachowanie tutaj Daemona jest po prostu no wszystko mówiące, także na pewno nie dało się ukryć, że on nie maczał w tym swoich paluszków. Co za tym idzie, Daemon i Rhaenyra mają długą pogawędkę, długą i że tak powiem owocną w skutkach, czyli wygarnięcie Daemonowi wszystkich jego, że tak powiem, poczynań, błędów i co tylko przez Rhaenyrę. No, zadufany w sobie, że tak powiem, mężulek postanawia wybrać się na wycieczkę. Nie wiadomo jak, w jakim celu i w jakim czasie, prawda? Także tego na razie nie wiemy, ale się pewnie szybko przekonamy. Także Daemon na pewno nie pozostanie tutaj bez, że tak powiem, bez odpowiedzi i zapewne odegra bardzo kluczową rolę. Co za tym idzie tutaj, no, pozbawienie się dwóch atutów, dobrego dowódcy i, że tak powiem, przewagi, no, przewagi propagandystycznej, czyli propaganda leci ze strony Hightowerów, no, tą publikę tutaj, że tak powiem, Rhaenyra straciła w tym momencie, no bo została ogłoszona zabójczynią swojego rodu, zabójczynią dzieci. No to jest mało przychylnie widziane, zresztą wcale się nie dziwię. Natomiast no, w tym momencie traci dodatkowe atuty. Zaczynają czarni przegrywać w pewnym momencie. Tutaj no, Daemon ucieka. Może nie ucieka, ale no, postanowił się przebiec za smoczkiem. Natomiast co jest ważniejsze, to że do obserwacji, że tak powiem, z tej czerwonej twierdzy, no, została wyznaczona Bejla i w tym momencie już widzimy, że ten jej synalek jest, że tak powiem, oszczędzany kosztem innych ludzi, jeźdźców z rodu. Także tutaj no, mamusia zaczyna się bać po prostu. Bać się, że po prostu syna może stracić. O, co się wcale nie dziwię. Jak to idzie no tutaj właśnie po tej, tutaj jest taka właśnie scena, gdzie małżonkowie, para królewska po prostu nie może na siebie patrzeć, czyli zaczyna iskrzyć po prostu w małżeństwie, co jest jeszcze bardziej przykre w stosunku do Heleny, bo kobieta po prostu zostaje sama z bólem i praktycznie mówiąc sama sobie, gdzie doprowadzić to może do całkowitego zwariowania, bo też no, po takim ciosie, jeżeli ktoś się nie zaopiekuje nią, żeby chociaż porozmawiać, jest to bardzo, bardzo ciężkie przeżycie i może się odbić bardzo psychicznie na jej zdrowiu. Także tutaj, no, powiem tak, to jest pierwszy z błędów króla, który odbije się później w przyszłości. A drugim błędem będzie zapewne postępowanie króla. Także Christian Manhattan Cole zatrudnił, chyba to jest Elaric, bo tam jest Alaric, a to jest Elaric, chyba tak to jest, jednego braci bliźniaków, żeby podszył się pod swojego brata i zamordował, że tak powiem, Rhaenyrę. Czy to wyjdzie? No, jest to misja samobójcza, jednakże
został, że tak powiem, zmuszony wręcz do tej misji, mimo swoich innych przekonań, gdzie wiedział, że końcem może się stać bitwa pomiędzy braćmi bliźniakami, którzy byli do tej pory bardzo z sobą złączeni. Byli, sami twierdzili, że byli jednym, czyli wręcz po prostu ich po prostu służba, ich przekonania praktycznie były cały czas takie same, a rozłam w rodzie spowodował, że bracia stanęli po przeciwnych stronach. Co za tym idzie? Ta ich jedność została złamana. No cóż, nie było innego wyjścia. Rozkaz to rozkaz. I tyle. Tutaj też była scena odnośnie tego, że ojcowie nie zawsze są tacy, jakich byśmy chcieli, tak? No, czy tak, czy inaczej, rodziców się nie wybiera. Należy ich szanować, bo dali nam życie. Jednakże sprawy ojcowskie są różne. Powiedzmy sobie szczerze, tutaj Bella i młody książę, tutaj dochodzi do tego, że Daemon próbował na niego zrobić ten zamach, co zaczęło mu, że tak powiem, imponować. I przeżywając tutaj razem z kurtyzaną, prawda, swoje dobre chwile, zresztą wychodzi, wiecie co, to jest pierwszy miecz Westeros, tak? I wygląda jak wychudzone chucherko normalnie, jak jakiś kościotrup po prostu, jak tam nago się prezentował. No, mogli chociaż dorobić coś, nie? Albo przynajmniej go nie pokazywać w takiej scenerii, bo facet jest naprawdę wychudzony. Ja rozumiem, że no ale to no, zwinność i tak dalej, to jakieś mięśnie muszą być, żeby naprawdę trochę powalczyć, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. No tu wygląda troszeczkę tak niepozornie. Jednakże tutaj wychodzi też taka sytuacja, że zaczynają być braki w zaopatrzeniach, w wynagrodzeniach. I co za tym idzie, ludzie zaczynają rozmawiać, że wszystko drożeje 3-4-krotnie. Także wojna nigdy nie przysparza niczego dobrego, a na pewno to, że ludzie bardzo, bardzo biednieją. Także wystrzegajmy się wojny także i my. A natomiast tutaj księżniczka Rhaenys i Corlys też rozmyślają, co może być następnego, także normalna sprawa, że małżeństwo ma małżeństwo troszeczkę rozmyśla, co może się stać w przyszłości po prostu, jak ta wojna będzie się rozwijać i czy Daemon czasem nie rozmyśla zabranie sobie tronu, wywalczenie może, bez udziału Renery, tak? No także tutaj może być to taki smaczek, jednakże ci, co oglądali, co czytali, że tak powiem, książkę, już pewnie wiedzą, ale to się okaże później. Dobrze, w każdym bądź razie te rozważania są dosyć ciekawe. Rozmowa Renery z Messairą, no tutaj też dużo ma, może mieć skutków, bo wydaje mi się, że w późniejszym czasie to właśnie ona zawiadomi, że jest napad na właśnie na królową, ale to tak jest niedopowiedziane, więc tutaj Rhaenyra próbuje obwinić ją o ten atak, po prostu tutaj się dowiaduje, że ona tylko, że tak powiem, języczkiem uwagi
u Damona, tylko podpowiedziała, kto może to zrobić, jednakże poprosiła, żeby dotrzymała słowa i uwolniła ją. Renera to w późniejszym czasie robi, co ma swoje też dobre skutki. Tutaj w momencie takim, że tak powiem, krótkim ujęciu jest tu, że Renera studiuje książki i szuka jakichś rozwiązań. Moim zdaniem szuka po prostu tajemnic, które mogłyby pomóc w wygraniu wojny. Być może w szukaniu dzikich smoków, które odegrają jeszcze tutaj bardzo dużą rolę. No i jest jeszcze sprawa tego Adama, brata tego gościa, który uratował Corlissowi życie. I moim zdaniem to będzie Adam, który będzie jeździł na jednym z dzikich smoków. To będzie Benkart Corlissa. Ale do końca nie jestem pewien, czy to akurat on. W każdym razie będzie taki jeszcze momencik, gdzie to będzie, że tak powiem, bardzo, bardzo, bardzo fajnie pokazane. Dobra. A tu jest jeden z błędów właśnie młodego władcy. Wyłapanie wszystkich szczurołapów i wywieszenie ich na murach, co znowu przyniesie równowagę, że tak powiem, polityczną, przynajmniej w stolicy, no z tego względu, że szczęśliwości plebsu nie przyniesie, także będą ludzie musieli jeszcze zaciskać pasa, więc może być też bunt w stolicy, co może przynieść później no niekorzystne skutki, że tak powiem, rządów Egona. To wszystko przewiduje też tutaj Otto Hightower, także dowiaduje się o tym, że został Laryk wysłany do Renery, żeby na misję samobójczą. No, też nie pochwala tego. Wszystkie te zabiegi, które zrobili do tej pory, okazują się po prostu poprzez złe rządy Eagona po prostu bezsensownie zmarnowane. Następstwem tegoż, że Otto zaczął wymawiać te wszystkie no złe rządy po prostu królowi, jak on pozbawia go po prostu funkcji namiestnika i daruje broszkę Christianą i Minetan Kolowi, no, wiecznie młodemu. No, także on to chyba jakiś las rasy po prostu nieśmiertelnych i tyle. Tutaj właśnie tutaj jest ważna ta scena, że Renera jest razem z Alarykiem i w tym momencie ją zwalniają tą Mesarię z niewoli, odstawiają ją, mają ją odstawić do przystani. No i cóż tam się dzieje takiego, a mianowicie Mesaira widzi drugiego z rycerzy, czyli brata bliźniaka. Od razu się domyśla, że to jest po prostu zabójca. W moich przypuszczeniach, bo to nie jest dokładnie pokazane i pewnie będzie to w następnym odcinku, ale w moim przekonaniu jest tak, że to właśnie ona powiadamia, że zdrajca w zamku.
No cóż, Larek skutecznie dostaje się do komnat, po prostu Rynery i nawiązuje walkę z bratem bliźniakiem, bo po chwili Alaryk wchodzi komnaty Renery i zaczyna walkę bratobójczą ze swoim bratem bliźniakiem. Jak tutaj widzimy, ponieważ nie mogą rozpoznać, który jest który, bo tak samo są ubrani, tak samo wyglądają, bracia walczą praktycznie sami, zabijając jeden drugiego. Na koniec wychodzi na to, że Alaryk zabija się także z tego względu, że nie może żyć ze świadomością, że zabił swojego brata bliźniaka. Być może też i honor mu nie pozwala po prostu, żeby dalej istnieć. Co też jest zrozumiałe, więź między bliźniakami są bardzo, bardzo trwałe, więc tutaj też może tak zaistnieć taka sytuacja, że śmierć jednego może pociągnąć za sobą śmierć drugiego z braci bliźniaków. Czy tak, czy inaczej, no w tym momencie jeden z braci powstrzymał drugiego przed zabójstwem Rynery, co mogłoby zakończyć też wojnę. No i powiedzmy sobie szczerze, Rynera ma duże szczęście, że ten brat bliźniak się pojawił i obronił. I tak jak mówię, no moim zdaniem to właśnie tutaj zostali powiadomieni o tym, że ten brat bliźniak się pojawił w tymże zamku. Ponieważ Alicent porozmawia z Otto, gdzie Otto stwierdza, że no wyjeżdża, bo nie chce patrzeć, jak to wszystko będzie niszczone. Próbuje porozmawiać ze swoim synem, niestety widząc, jak bardzo przeżywa po prostu stratę swojego syna, moim zdaniem nie ma serca, żeby mu w tym przeszkadzać i jeszcze dorzucać trosk. Natomiast sama ląduje w swoim pokoju, gdzie jest Christian Menetton Cole, gdzie próbuje go spoliczkować. On widocznie lubi takie sadomaso, nie? I po prostu lądują znowu w włożnicy. No i tutaj praktycznie mówiąc, skończyłoby się na tym, gdyby nie to, że no mamy kilka pytań, kiedy ten, że tak powiem, nasz ród smoka tutaj nabierze tempa bardziej takiego ofensywnego. Myślę, że w następnym odcinku to się stanie i będziemy mogli liczyć na to, że wreszcie będą jakieś sceny batalistyczne, ponieważ w zwiastunie, który mamy z trzeciego odcinka, już jest zebranie sił i przypuszczam, że będą się pierwsze walki. No cóż, poczekamy, zobaczymy i oby ta intryga się nam bardziej, że tak powiem, no, rozbujała, gdyż no, troszeczkę jest ten ostatni etap, te dwa pierwsze odcinki są takie bardziej z intrygami, taki bardziej Gra o Tron, prawda, tutaj mniej batalistyczny, natomiast w każdym z odcinków mamy jakieś zabójstwo i te pionki zostają coraz bardziej rozstawiane i tutaj idziemy na, jak to powiedział Eagon, atramentem rozstrzygane, a teraz będą rozstrzygane krwią. Zatem zapraszam do następnego odcinka i mam nadzieję, że będzie wreszcie jakaś bitewka, bo powiem szczerze, że te bitewki
z Gry o Tron, a mnie bardzo się podobały, natomiast tutaj podobno mają być lepsze, a więc już zacieram rączki, już się biorę do, że tak powiem, do oglądania następnego odcinka, także do usłyszenia, do następnego razu, hej, hej!